Małżonkowie z powiatu augustowskiego padli ofiarą perfidnego oszustwa. Mimo że zewsząd płyną przestrogi, 82-letnia kobieta i jej o 7 lat starszy małżonek dali się wciągnąć w oszukańczą intrygę, a w efekcie stracili aż 70 tysięcy złotych. Na telefon seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za jej syna. Poinformował ją, że miał wypadek, w którym ucierpiała ciężarna kobieta. Prosił o numer telefonu ojca, bo jak uzasadnił, po prostu go zapomniał, a prowadzący sprawę policjant chce z nim porozmawiać. Chwilę po podaniu numeru małżonka odezwał się jego telefon. Dzwoniąca kobieta zakomunikowała seniorowi, że potrzebna jest duża suma pieniędzy, w zamian za którą syn małżonków uniknie odpowiedzialności. Trzecie połączenie miało pochodzić znowu od syna, który zapowiedział wizytę adwokata mającego odebrać pieniądze. Przekazał też instrukcję, z której wynikało, że mają owinąć pieniądze w papier i włożyć pakunek do reklamówki. Gdy małżonkowie usłyszeli dzwonek, wyszli przed dom i przez furtkę przekazali pieniądze kobiecie udającej adwokata. Po jej odejściu zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa. Sprawę zgłosili augustowskiej policji. Dzisiaj trudno zgadnąć, jaki będzie finał tej historii, ale ustalenie sprawców i odzyskanie łupu nie jest łatwym zadaniem. Po raz kolejny okazało się, że presja i umiejętność manipulowania ludźmi opanowana jest przez oszustów do perfekcji, bo przecież wystarczyło zadzwonić do syna i sprawdzić wiadomość o wypadku. Nie można winić seniorów o nadmierną ufność, bo przecież działali w potężnym stresie i ich decyzje nie były racjonalne, ale warto uczulić każdego z naszych bliskich na tego rodzaju zdarzenia.